tym roku Teatr Tańca DF ma swoje 20-lecie istnienia i przez te 20 lat pod okiem pani Kasi Skawińskiej działali, tworzyli i warsztatowali. I właśnie z okazji 19 spotkań baletofowych w NCK-u tam chcieli zorganizować swój jubileusz i chcieli właśnie, żeby tam też była wystawa. Chodziło o to, żeby potraktować twarz tancerza jako taki sam mięsień, tak naprawdę jak noga, ręka, nad którym oni muszą pracować, tak samo muszą pracować nad twarzą. No i to była tak naprawdę taka zabawa wokół tego, co oni tam mogą z tą twarzą zrobić. Są takie momenty, kiedy robisz komuś zdjęcia, ktoś patrzy i mówi, że nie podoba mi się to, to nie jestem ja. Tym można chyba zrobić krzywdę. W trakcie zdjęć tancerze byli trochę spięci. Nie wszyscy, ale część z nich była spięta i widać było, że to jest taka sytuacja dla nich troszeczkę niekomfortowa, ale wydaje mi się, że udało nam się to przełamać. Później, jak już zobaczyli zdjęcia, no to mam tylko od kilku z nich sygnały i wiem, że byli bardzo zadowoleni z tego, co wyszło. Tak w ramach didaskaliów, wiesz, ładnie ci z duszą na ramieniu i tą kreską rozmazaną jak od płaczu na dolnej powiece. Chociaż to, wybacz, nieco de mody. No cóż, różnorodne to jest, dobrze napisane. No tak jak ma być wiersz, ma być zaskakujące, ma być trochę inaczej potraktowane. Pisze, nie wie dlaczego pisze, nie umie tego ocenić i wtedy fantastyczną pomysłem jest przyjść właśnie na takie nasze posiedzenie poetyckie. Taki Kizia, zanurzony w drzemce, jest przekonany o swojej wielkości bardziej niż ty w głupiej pogoni. Mruczący raj na ziemi, futrzaste spełnienie. Słodziutka przytulanka pulsująca od ciepełka. Więc ten wiersz jest całkiem inny niż poprzednie twoje pisanie. Jest, bohaterem jest kot. No, wielu poetów pisało o kotach. Poeta też trochę jak ten kot tutaj wychodzi. Może ktoś z Państwa zabierze głos? No proszę, może ktoś skrytykuje, no. Natalia. No nie będę się czepiać. Ale proszę się przyczepić, bo nie będę się czepiać, natomiast to jest tak, że mnie się po prostu po niektórych wersach, które mi się bardziej podobają, niektóre po prostu aż tak nie biorą. Tutaj jest dobry klimat, nie wiem na czym to polega. I jest jedno, co łączy te wszystkie osoby. Jakaś serdeczność. No to otwarte oczy moje, oto oczy moje szeroko otwarte. Był lęk o tych, których wolność była moim milczeniem i o tych, których milczenie było moją wolnością. Był taki lęk. Czesław Miłosz powiedział kiedyś, że pisać należy z rzadka i tylko pod nieznośnym przymusem. Przyszła zima, biała zima, pada, pada śnieg. Przyszła zima, biała zima, pada, pada śnieg. Ale mi się dobrze spało i o świętym Mikołaju tak pięknie się śniło. Witajcie, moje wnuczęta. Pewnie czekacie na świętego Mikołaja. Tak, babciu. Dzwonią już dzwoneczki. Wesoło jest wszędzie, bo święty Mikołaj do nas dziś przybędzie. Dawno temu w Mirze przez ludzi kochany żył biskup Mikołaj, wszystkim nam znany. Najuboższym chętnie pomagał i z pomocą spieszył. Biednych i smutnych wspomagał i cieszył. Słyszę dzwonki, pewnie to Mikołaj. Dziś
Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry, witam was serdecznie. Już jestem, mogę sobie tu usiąść? Mogę? Jak to dobrze, moje dzieci, jestem strasznie zmęczony. Jestem diabełek, namolny, groźny, dziki i swawolny. Jestem zawsze hałaśliwy, jak piekielna iskra żywy. Zmykaj, diabełku przebrzydły. Cóż to za goście ze skrzydłami i w ręku z gwiazdami? W szkole ciężka praca, raz mnie diabeł kusi, raz anioł nawraca. Szarpnij kolegę za włosy, niech drze się w niebo głosy. Powoli, mój drogi, powoli, nie rób tego, bo to boli. Zostaw ucznia, aniele, bo cię mi dłoni zdzielę! Dość już swarów, dość już krzyków. Dość szarpanek, bo nie będzie niespodzianek. I napisałaś list do mnie, bo widziałem, tak? Mhm. Taki długi, jakieś tam prezenty ci przyniosłem. To ile, Filipku, masz lat? Powiedz mi. 4. 4 lata masz, a napisałeś do mnie list? Tak, napisałem zbroję. Teraz może dziewczynka, a aniołko widamy. Dziękujemy tobie, Mikołaju Święty, że choć jesteś w niebie, tak bardzo zajęty, przyszedłeś ucieszyć wszystkie tutaj dzieci, więc ci dziękuję.